Halo, cześć, witajcie, Tomasz z tej strony, witam Was ponownie na koszarach tradingu. A dzisiaj powiemy sobie o projekcie, który będzie miał swój listing już w marcu i który uważam za jeden z ciekawszych, być może nawet najciekawszy projekt, który będzie właśnie listował się w tym miesiącu. Więc po prostu pokrótce Wam o nim opowiem, powiem Wam, jak można wziąć w tym udział, jak w ogóle tam troszkę wygląda, o czym ten projekt jest. No i po prostu podzielę się z Wami moją opinią na ten temat oraz dlaczego jest tematem projekt bullish. I projekt ten wywodzi się z trendu Oracle. A Oracle są to tego typu projekty, których głównym celem jest dostarczanie danych na blockchain, czy na przykład po prostu komunikacja między różnymi aplikacjami, między różnymi blockchainami. One po prostu sprawiają, że to wszystko może wspólnie działać, może się ze sobą komunikować i w ten sposób cały rynek jest w stanie w ogóle istnieć, dzięki temu właśnie, że te dane są ciągle gdzieś tam dostarczane w płynny sposób. No i jeżeli chodzi właśnie o ten trend Oracle, no to takim największym projektem oczywiście jest właśnie Chainlink, który zajmuje się właśnie dostarczaniem danych ze świata zewnętrznego na blockchain, dzięki czemu na przykład możemy mieć dostęp do aktualnych cen konkretnych aktywów i tym podobnych rzeczy. Tutaj jeszcze jest na przykład projekt PYF, który jest zbudowany na Solanie, ale tak poza tym, no to tych projektów ogólnie nie ma jakoś dużo. Widzicie, że większość z nich jest tutaj na bardzo odległych miejscach. Mają też bardzo mały market capy czy wolumen, więc tak naprawdę tutaj takiej konkurencji jeszcze dużej nie ma. Jeszcze innym projektem, który możemy zaliczyć właśnie do trendu Oracle, jest oczywiście Layer Zero, które gdzieś tam niebawem powinno ujrzeć już światło dzienne, jeżeli chodzi o token. No i właśnie jest to technologia, która służy do komunikacji między blockchainami. Więc jest to generalnie technologia bardzo potrzebna, bez której po prostu rynek nie byłby w stanie funkcjonować w taki sposób, jak to ma miejsce teraz. I projekt, o którym sobie dzisiaj powiemy, właśnie do tej narracji nam się zalicza. No i uważam właśnie, że jest to projekt, który ma potencjał na to, aby gdzieś tam właśnie w tej narracji zaistnieć. Zanim tego jednak przejdziemy, to zapraszam Was jeszcze na mojego Telegrama, do którego link macie w opisie, ponieważ tutaj dużo częściej dzielę się różnego rodzaju informacjami, moimi zagraniami, czy po prostu jakimiś poradnikami odnośnie dropów, czy właśnie low-capów. Także jest to miejsce, w którym każdego dnia pojawiają się właśnie informacje odnośnie różnych ciekawych akcji na rynku krypto. Pojawiają się także ciekawe projekty, które często robią bardzo fajne wyniki. Także jeżeli Was tutaj jeszcze nie ma, to link do tego Telegrama macie w opisie i serdecznie Was tam zapraszam. Projekt, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy, nazywa się Entangle. Być może część z Was już o nim słyszała, być może nie. Ja postaram się w prosty sposób wytłumaczyć Wam właśnie, czym jest ten projekt i jakie tutaj wnosi i korzyści do świata kryptowalut. Generalnie Entangle jest to projekt, który tworzy taką infrastrukturę dla programistów, dzięki której mogą tworzyć oni lepsze aplikacje, co przekłada się oczywiście na korzyści dla wszystkich gdzieś tam w świecie Web3. Jest to właśnie taki zestaw narzędzi, który pozwala na tworzenie aplikacji, które są w stanie jakby porozumiewać się ze sobą nawzajem w prosty i płynny sposób. Są one po prostu bardziej efektywne, szybsze i także mogą być takie bardziej dopasowane do konkretnych rozwiązań, czyli dają bardzo dużą swobodę właśnie programistom, jeżeli chodzi o ich tworzenie oraz ich przeznaczenie, czy w ogóle cele, w których powstają. I ten projekt generalnie można podpiąć tak naprawdę pod wiele różnych narracji. Poza właśnie tą narracją na Oracle, mamy także tutaj na przykład Gamify, mamy także Real World Assets, więc generalnie tych narracji jest tutaj więcej. Dodatkowo dochodzi nam jeszcze tutaj narracja na crosschain, czyli generalnie takie właśnie komunikacja między różnymi blockchainami, więc wszystko to sprawia, że jest to projekt bardzo ciekawy i bardzo taki wszechstronny, jeżeli chodzi o różne trendy, w których można go gdzieś tam podpiąć. No i takim właśnie głównym celem tego projektu jest zjednoczenie Web3, czyli właśnie sprawienie, aby te aplikacje, które będą powstawały przy użyciu właśnie ich narzędzia, były jak najbardziej ze sobą gdzieś tam połączone, aby jakby wymiana danych między nimi była jak najprostsza. I tłumacząc to tak analogicznie, to możemy powiedzieć, że Entangle to jest taki, powiedzmy, zestaw autostrad między różnymi miastami, gdzie tymi miastami są właśnie różne aplikacje. I choć
chodzi o to, aby te autostrady były w jak najlepszym stanie, aby były jak najszersze, aby po prostu komunikacja między tymi miastami była jak najszybsza i najprostsza. Czyli generalnie tworzą oni taką infrastrukturę właśnie do poruszania się pomiędzy tymi miastami. I wydaje mi się właśnie, że tego typu projekty, które mają konkretne zastosowanie, rozwiązują konkretny problem i po prostu wnoszą coś wartościowego na rynek krypto, będą miały się dobrze w kolejnych miesiącach i z tego też powodu uważam, że ten projekt jest warty uwagi i zaraz powiem Wam, jak to tam dalej wygląda, jeżeli chodzi o potencjał oraz to, w jaki sposób możemy tutaj w ogóle w tym partycypować. I tutaj na tym obrazku widzimy taką właśnie całą architekturę, jeżeli chodzi o Entangle. I widzimy właśnie, że oni chcą stworzyć taki ocean płynności dla różnego rodzaju właśnie sieci, dzięki czemu właśnie jakby wymiana tych informacji oraz płynności będzie jak najprostsza. A więc mówiąc tak najprościej, Entangle jest to właśnie taka infrastruktura do tworzenia jak najlepszych i takich spersonalizowanych aplikacji w świecie Web3, które są w stanie się między sobą w łatwy sposób komunikować oraz także mogą być uruchamiane na różnych blockchainach i właśnie oni tworzą taką infrastrukturę łączącą te wszystkie aplikacje na różnych blockchainach i sprawiają, że wymiana danych między nimi jest po prostu dużo prostsza. I ten projekt jest dosyć mocno hype'owany, na przykład na Twitterze. W tej chwili mają oni około 145 tysięcy followersów i w centrum tego całego ekosystemu będziemy mieli token NGL, który pojawi się na rynku właśnie w marcu. Jego główna użyteczność jest to przede wszystkim płacenie opłat na blockchainie właśnie Entangle, czyli jest to token gazowy. Poza tym będzie on służył także do uruchamiania właśnie różnych aplikacji, do zarządzania nimi. No i poza tym będzie można go także stake'ować jako delegator, czy na przykład validator, czyli będzie można po prostu stworzyć swój węzeł, tak jak ma to miejsce na przykład na Kosmosie, gdzie stake'ujemy na przykład Atom. I sam projekt zebrał 4 miliony dolarów finansowania od tego typu funduszy, jak na przykład Big Brain Holdings, który jest takim jednym z bardziej znanych, NX Gen Capital, no i tutaj jeszcze mamy trochę innych tych funduszy, no i w sumie właśnie zebrali oni te 4 miliony dolarów finansowania. No i poza tym odbywała się tutaj runda prywatna oraz publiczna, jeżeli chodzi właśnie o zakup tego tokena i odbywało się to w taki sposób, żeby mieć możliwość brania udziału na przykład w private round, czyli w takiej najwcześniejszym etapie, to potrzebne były nam NFT od Webverse, czyli musieliśmy posiadać albo tutaj NFT Weavers albo Agents, które uprawniały nas właśnie do brania udziału w tym IDO. I tutaj posłużę się tekstem, który napisałem właśnie na arenie tradingu 29 stycznia, gdzie właśnie tutaj braliśmy udział w tym IDO. No i aktualnie, jeżeli chodzi o te NFT, to floor price tych NFT Weaver to jest 0,45 ETH. Z kolei agents są po około 3,5 Ethereum, jeżeli chodzi o floor price. No i właśnie posiadanie tych NFT uprawniało nas do brania udziału w tym IDO. Posiadając Weavers, każde NFT, które mieliśmy w stakingu, można było mieć alokację na $250, z kolei agents uprawniały nas do alokacji na $750. No i tutaj właśnie całą tą akcję opisywałem na arenie tradingu 29 stycznia i wtedy cena jednego Weaversa to było około $1750 w ETH, wtedy te NFT kosztowały około 0,75-0,8 ETH, więc były one droższe, właśnie z uwagi na to IDO. No i tutaj właśnie opisywałem cały ten projekt. I tutaj w pierwszym wariacie było tak, że IDO miał odbyć się na platformie Ape Terminal, jednak później projekt z tego zrezygnował i postanowili oni zrobić IDO na swojej własnej platformie. Kolejną informacją było to, że właśnie stake'ując ich NFT otrzymamy airdrop projektu, który będą oni inkubować. I właśnie tym projektem jest Memcoin Borpa Token, który właśnie osoby, które te NFT posiadały w stakingu, otrzymają w airdropie. I wydaje mi się, że będzie to całkiem fajny airdrop, patrząc na to, jakie to są kwoty. Ponieważ osoby, które posiadają właśnie te NFT Weaver, otrzymają tych tokenów Borpa w kwocie około $575. Jest to cena z publica, czyli może być ona wyższa lub niższa, w zależności od tego, jak pójdzie ten listing. Kolej posiadacze agentów będą mieli możliwość odebrania prawie $2000 właśnie w tych tokenach. Więc wydaje mi się, że jeżeli ten projekt gdzieś tam pójdzie do góry, to spokojnie te NFT, które były właśnie kupowane, dadzą się gdzieś tam zwrócić właśnie tylko poprzez ten airdrop.
No i tutaj właśnie jeszcze jedną informacją było to, że jest przewidziany listing na CEX-ie Tier 1, ale nie było jeszcze wiadomo, jaka będzie to dokładnie giełda. Jednak później otrzymaliśmy informację od projektu, że będzie to nasz Bybit, co pokazuje, że projekt ma no gdzieś tam naprawdę dobre dojścia, jeżeli chodzi o giełdy. I jest to dla mnie kolejny powód, dla którego jestem bardzo bullish na ten token i będę chciał brać właśnie udział w tym listingu, mimo tego, że też brałem udział w tym IDO i kupowałem ten projekt gdzieś tam na wczesnym etapie. No i jeszcze dokładnej daty nie znamy, będzie to w marcu, ale jeżeli nie macie jeszcze konta na giełdzie Bybit, to myślę, że warto je sobie założyć m.in. właśnie pod to wydarzenie. Do rejestracji będziecie mieli w opisie i dzięki temu, że właśnie zarejestrujecie się z tego linku, otrzymujecie kilka dodatkowych bonusów, m.in. jest to 30 USDT za wpłatę na minimum $100, właśnie jeżeli chodzi o tę pierwszą wpłatę. Oraz także mając konto właśnie z tego linku, macie także możliwość odebrania sobie roli VIP na naszym Discordzie Koszary Tradingu, gdzie otrzymujecie dostęp do zamkniętej sekcji z sygnałami oraz strategiami od naszych traderów, którzy każdego dnia właśnie tutaj dzielą się informacjami odnośnie swoich zagrań i możecie także brać sobie w tym udział, więc myślę, że jest to fajna opcja dla osób, które gdzieś tam tradingiem się zajmują albo chciałyby się zajmować, które mamy m.in. trading na dźwigni, który gdzieś tam uprawia głównie marsz. Tutaj na przykład jest trading od Dawida, który robi to głównie na spocie, więc każdy znajdzie coś dla siebie. I aby sobie tą właśnie rolę VIP odebrać, wchodzimy tutaj w odblokuj dostęp VIP oraz mamy instrukcję, gdzie wszystko krok po kroku macie wytłumaczone, co trzeba zrobić. Także jeżeli konta na Bybit jeszcze nie macie, to w pierwszej kolejności zakładacie sobie właśnie go z linku w opisie. A jeżeli macie już konto na Bybit, a chcielibyście odebrać sobie tą rolę VIP, to także jest taka możliwość i tutaj właśnie wszystko macie dokładnie opisane, co i jak należy zrobić. Także wszystkie linki macie w opisie. I tutaj jeszcze taką jedną kwestią wartą uwagi jest to, że jeżeli chodzi o te NFT, które obecnie są na sprzedaż, to stanowią one tak naprawdę tylko promil całkowitej podaży, ponieważ wszystkich NFT jest 5000. Dokładnie. A z kolei w tej chwili mamy na sprzedaż niecałe 20 NFT, co pokazuje, że no jest spore zainteresowanie, jeżeli chodzi o te właśnie NFT-ki i nikt nie chce ich oddawać, ponieważ jest tutaj także gdzieś tam potencjał na to, że będą miały miejsce kolejne IDO, czy na przykład właśnie kolejne airdropy, które właśnie będą uprawiały osoby, które te NFT stake'ują do odbierania sobie właśnie tego typu. Czy warto to w tej chwili kupować, czy nie? Ciężko powiedzieć. Ja sobie dokupiłem na tych spadkach kilka NFT, właśnie tych i wrzuciłem je do stakingu właśnie na platformie Webverse, do której link podrzucę Wam także w opisie. Ok, także mamy właśnie ten listing na Bybit już za jakiś czas i osoby, które brały udział w IDO, będą miały możliwość odebrania sobie na starcie 15% z tych tokenów, a reszta będzie uwalniana przez 6 miesięcy właśnie od IDO. I tu macie jeszcze takie porównanie właśnie tego projektu z innymi projektami Oracle oraz waluacji, na której gdzieś tam obecnie się znajdują. I tu widzicie, że właśnie Entangle ma w tej chwili waluację na poziomie jedynie 45 milionów dolarów, gdzie na przykład taki Chainlink, no to tam w szczycie było to jakieś powiedzmy 15 miliardów. Layer Zero, mimo tego, że nie ma jeszcze tokena, to są już 3 miliardy. Axelar jest to jakieś 381 milionów, czy na przykład Supra Oracles, której także jeszcze gdzieś tam nie ma jeszcze tego tokena, jest to prawie 500 milionów, więc mamy tutaj ogromny potencjał na wzrosty i naprawdę ten token gdzieś tam może zrobić fajne wyniki. Myślę, że dla osób, które tutaj brały udział właśnie w tym IDO, no to jest potencjał do zrobienia nawet tego razy 100 gdzieś tam w kolejnych miesiącach. Myślę, że jest to jak najbardziej wykonalne, patrząc na to, co sobą projekt reprezentuje, to myślę, że jak najbardziej jest to możliwe. No i tutaj jeszcze na koniec wspomnę Wam także o airdropie tego tokena, który gdzieś tam jest potwierdzony i na który myślę, że można się jeszcze załapać, także pokażę Wam, co tutaj można zrobić, jeżeli chodzi właśnie o ten projekt. I w pierwszej kolejności wchodzicie sobie tutaj na test.entangle.fi i link do tego będziecie mieli w opisie. Następnie łączycie się tutaj swoim portfelem i wchodzicie sobie w faucet. Następnie musicie dodać sobie sieć Entangle do Waszego MetaMaska. Tutaj klikacie na claim i w ten sposób otrzymujecie 0,1 tokena NGL oraz 1000 tokenów IP-NGL. I następnie wchodzimy sobie tutaj w Liquid Vaults, następnie klikamy sobie tutaj i następnie musimy właśnie dodać ten token stakingu. Tutaj wpisujemy sobie ilość, jaką chcemy dodać, niech to będzie na przykład 100 tokenów, klikamy approve, potwierdzamy. No i Wasze tokeny zostały dodane właśnie do stakingu. I transakcja została potwierdzona i następnie klikamy sobie na stake.
Znowu potwierdzamy i transakcja nam tutaj się ładuje i za chwilę tokeny będą już do stakingu dodane. Ok, następnie możemy sobie jeszcze wejść tutaj w zakładkę Delegate i możemy sobie tutaj dodać także tokeny właśnie do któregoś z validatorów. Wybieramy sobie więc dowolnego validatora i następnie dajemy sobie jaki procent tych tokenów NGL chcemy tutaj wrzucić. Ja sobie dodam to, następnie Delegate, potwierdzamy jeszcze raz. No i tokeny zostały nam oddelegowane do konkretnego validatora. Następnie można sobie także zrobić undelegate na przykład, aby gdzieś tam mieć większą aktywność, więc wybieramy sobie takiego validatora, u którego mamy te tokeny i następnie klikamy undelegate i znowu potwierdzamy dwa razy. No i mamy tutaj zrobioną jakąś aktywność. Możemy sobie właśnie zrobić tutaj to kilka razy, pobrać trochę więcej tych tokenów. Głównie chodzi po prostu o to, żeby mieć tutaj jakąś aktywność, aby po prostu zostawić po sobie ślad, bo nie ma konkretnie powiedziane, za co ten airdrop ma być, ale myślę, że można sobie to zrobić. Nie zajmuje tu dużo czasu, także każdy sobie z tym poradzi, a być może coś tam nam z tego jeszcze padnie. A więc podsumowując informacje odnośnie tokena, na pewno co jest potwierdzone, to fakt, że właśnie 3% całkowitej podaży jest przeznaczone na airdrop, także ja osobiście gdzieś tam porobiłem sobie kilka tych transakcji na testnecie. Kolejna sprawa jest taka, że w marcu będziemy mieli właśnie listing na giełdzie Bybit, no i osobiście będę chciał brać w nim udział. No i to wszystko zależało od tego, z jakim market capem ten token wystartuje, ponieważ uważam, że na samym starcie osoby, które brały udział w IDO, już będą mocno na plusie, no ale tam także mamy właśnie te vestingi, więc nie będzie to tak, że zaraz będą wszystko to rzucali gdzieś tam właśnie na rynek. Także osobiście będę celował w to, żeby ten token po jakichś niskich cenach sobie właśnie łapać. No i o wszystkim będę informował Was na moim Telegramie, do którego jeszcze raz Was zapraszam. Link do niego macie w opisie. No i na dzisiaj to było już w sumie na tyle. Dajcie znać, czy tego typu treści właśnie odnośnie ciekawych projektów Was interesują, czy chcecie tego więcej, to postaram się przygotowywać więcej tego typu właśnie filmów odnośnie konkretnych projektów z potencjałem, które gdzieś tam są na bardzo wczesnym etapie. Reasumując, uważam, że Entangle, jeżeli tutaj wszystko pójdzie dobrze, nic się po drodze nie wykrzaczy, to może być to dobry projekt pod nadchodzącą HOSE, ponieważ wpisuje się on w wiele ciekawych trendów. No i także sama technologia, sam projekt jest po prostu ciekawy, ma realną użyteczność, ma wokół siebie hype oraz spore community, czyli wszystko to, czego projekt potrzebuje, aby gdzieś tam na long term dobrze sobie radzić. Także dajcie znać, co Wy o tym projekcie uważacie. A za dzisiaj Wam już dziękuję i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!